prace nad pasztetem trwają. Słuchajcie, tutaj już mamy usmażoną wątróbeczkę, taką jeszcze lekko różową, lekko z krwią, bo ona się zapiecze ładnie. Mięso pokrojone, przyprawione i już ląduje na gorącą patelnię. Trochę wieprzowego, trochę nogi z kurczaka, czyli jakiego? Kurzego? Jakie to skórze? Drobiowe. I już to wlatuje na gorącą patelnię. Podsmażyć i później jeszcze takim bulionikiem zalejemy, poddusimy i później będziemy piec. Cebula się kroi sama. Sama się kroi, ładnie, tutaj dwie cebulki, uj, daję po oczkach, ale pietrze. Ach, dajcie znać, czy was pietrze też przez ekran. Myśmy kiedyś byli na cebulkach w Holandii i żeśmy przebierali cebulki, o, to tam się płakało na robocie. Tam to się płakało dzień w dzień. Taka beznadziejna robota była, że naprawdę. Ale po jakimś czasie oczy się uodporniały, ale ciuchy to tak śmierdziały, buty i wszystko inne, jak się przyjeżdżało do domu, że po prostu niesamowity smród. Sobie nawet tego nie wyobrażacie. Kto nie był w Holandii na cebulkach, to nie może sobie nawet tego smrodu wyobrazić. Dobra, Dorka, zostało jeszcze trochę cebuli. Mięso się nam tutaj smaży, tylko ta kuchenka jest jakaś dupowata i ma mało mocy i jakoś to tak się smaży, bo smaży, ale jest na maksymalnej mocy. A to taki jakiś słaby ogień, ale zaraz się upiecze. Mięso już się trochę zarumieniło, wylądowała cebula. Jeszcze minutę przysmażymy cebulkę i zaraz będziemy to ładnie dusić i pasztecik będzie wyborowy. Już tak mówimy, że chyba restaurację w Pattaji otwieramy. Będziemy mieć pierwszych klientów, czy nie? Są chętni na polską restaurację w Pattaji. Każdy by musiał, kto przyjeżdża z Polski, przyjechać w odwiedziny i coś dobrego do jedzenia u nas zamówić. Także nie wiem, no jak będą klienci, to będzie restauracja. Nie będzie klientów, nie będzie restauracji. Dora mówi, że gotować lubi, to będzie gotować. A powiem wam, że produkty będą, oj, pierwsza klasa. Pani ten biały ręcznik, co się rzuca, jak on mówił, fartucha. To nie, ten Francuz, polski Francuz, ten co fartucha rzucał, Macleon, Jouclean, czy nie, by się powstydził, a ta, właśnie ta też, ta druga, co gotuje, Polka, Gresslerowa, to nie ma popału do naszych tutaj wyrobów, o, ale to będzie się zaraz działo w brzuchach. Czyli chyba nie. I tak poszło tej papryki dużo. Poszło oregano, poszedł liść laurowy. Tak, to jest liść laurowy? Poszło trochę tych różnych przypraw. I chyba już, jeśli chodzi o smażenie, będzie gotowe, tylko teraz duszenie. Co? Proszę, daj proszę. Uwaga, bulionik wjeżdża. Oh my god. Co to się będzie tutaj zaraz działo? Działo, będą takie pyszności, że ja wam mówię. Tylko mamy trochę cały czas za mały ogień, ale za dużo na patelni. I normalnie nasza kuchenka nie daje rady do wymiany. Dobra, przykrywamy. Wiemy, że zrobimy takie truszkę. Tu masz. Zobaczysz, ginę przełyska. Ale pychotki. Skrubeczka, mięsko, mielonka, wszystko. Ciapu-ciapu. Ciapu-ciapu będzie takie, że wam mówię. Maszynka czeka, ale mieliśmy to my chyba będziemy w drugiej kuchni. Bo gdzie tutaj, Dorka, chyba nie? Mieliśmy to my będziemy chyba tutaj. Co? Oboje. Maszynka gotowa. Tu będziemy robić kiełbasy, nawijać flaka, ale to jeszcze nie dziś. Dzisiaj będzie tylko pasztecik. Zaraz tu zakładamy najmniejsze oczka. Tu jest jeszcze takie coś do krojenia papryki. Nie wiem, do czego to w Polsce służy, ale tutaj w Tajlandii to oczko, ten nóż służy do krojenia papryki, tak w paski. Także paprykę też będziemy kroić. Mięso zmielone, poszła wątróbka, łopatka. Wszystko ładnie zmielone, dodane dwa żółtka. I do tego trochę buki tartej. No i co? Mieszamy. Mieszu. Powiem wam, że nie lubię się w takim czymś bawić. Nie lubię czegoś takiego mieszać. Ale już się poświęcę, bo miałem całe ręce brudne.
to już to wymieszam. To będzie pasztet tylko twój, bo to wszystko ty robiłeś, a tu tylko gary myję. No to dobra, to powiem wam tylko, że mięso to zmielone smakowało przepysznie. A jeszcze właśnie sama wątróbka ogólnie wyszła też przepyszna, więc myślę, że cały pasztet wyjdzie równie przepyszny, a nawet jeszcze pyszniejszy. Muszę to tylko dobrze wymieszać, ale naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Jeszcze jak się to przypiecze, to będzie idealne. Muszę wam powiedzieć, że palce lizać i do Pattayi na najlepszy pasztet polski w Tajlandii możecie śmiało wpadać. Tylko musicie dać znać, kiedy będziecie. I ewentualnie dajcie przepisy jakieś, może w komentarzach, jak macie jakiś super sposób na niesamowity pasztet z jakichś ekstra proporcji, może coś z wołowiną dodatkowo, bo ja tutaj miałem co prawda przepis, że miałem dać trochę wołowiny, trochę wieprzowiny, a dałem zamiast wołowiny kurczaka. No więc trochę przepis jest zmieniony. Dobra, bo nic nie zostanie z tego pasztetu. Nie no, spokojnie, trzeba dobrze wymieszać. Dajcie tylko jakieś wskazówki ewentualnie w komentarzach, jak ktoś robił swój pasztet, jak się taki pasztet powinno robić, bo ja robię pierwszy raz, ale wydaje mi się, że będzie igła. Mucha nie siada. Właśnie, much w Tajlandii nie mamy, tak jakby się ktoś zastanawiał. To much nie ma w Tajlandii. Jedna była cię jakaś, zaplątała się pierwszy raz od chyba tygodnia. Jakby co, to nie ma much w Tajlandii, się nie musicie martwić. Komarów bardzo mało, też się raczej nie musicie martwić. Chyba, że gdzieś mieszkacie, nie wiem gdzie, w dżungli. No to tam na pewno trochę będzie. Ale nawet u nas trochę na odludziu, poza miastem, też komarów nie ma. Na dworze można siedzieć. Na dworze można siedzieć i wieczorami i komary nie gryzą, więc to jest eleganckie. Dobra, pasztet wymieszany chyba bardzo dobrze. Jak myślisz, Dorka? Myślę, że zdecydowanie już wystarczy. No i co? Czas nałożyć do formy. Formę mieliśmy wyłożyć papierem do pieczenia, ale się okazało, że zapomnieliśmy kupić. Chyba musisz tu łyżką. Bo się spieszyliśmy, spieszyliśmy. I zapomnieliśmy. Ale patrz, jak mniej więcej wymierzone mamy do tej foremki. Foremka dzisiaj przyszła z Lazady. Przywiózł kurier na czas. Elegancko. Tu trzeba troszkę ubić. No patrz, będzie idealnie normalnie. Ale będzie pasztet. Ślinka cieknie już pewnie wszystkim z drugiej strony ekranu. Ale cieknąć dopiero będzie, jak będzie gotowy. Boże, nożem. Weź jakąś łyżkę, człowieku. Dobra, czekaj. Chyba rąk nie myłem. Zapomniałeś umyć przed pasztetem? No, zapomniałem umyć ręce przed pasztetem. Ale... Wyparzy się w piekarniku jeszcze. No. Jeszcze trzeba ładnie wygładzić, trochę ubić. Przepis mówił, żeby trochę ubić. Mi się to tak ładnie... skleiło, ubiło, ale to już smakuje dobrze, naprawdę, to tak już dobrze smakuje, że ja wam mówię. Bo ogólnie dlaczego robimy ten pasztet? Dlatego, że w Tajlandii praktycznie znaleźć pasztet graniczy z cudem. A już tak troszkę jesteśmy stęsknieni za takimi pysznościami naszymi, kuchennymi, polskimi. I taki pasztecik zje się, oj, z miłą chęcią, ze smakiem. Jak myślisz, Dorka? Myślę, że będzie przepyszny. Będzie najlepszy pasztet, jaki jedliśmy w życiu. Bo jedyny, który robiliśmy do tej pory. No, ale jako najlepszy. Sami. A tutaj, patrz, jak już to ładnie... Tutaj taki nabiera takiej oklepanej formy pięknej. Mm. Piekarnik tam już suszę szczela. No, mówi, dajcie mi ten pasztet. Mm, już się nagrzewa. 180 stopni, tak? Mm. 180 stopni. Szkoda, że tego papieru nie ma. Ale ta blaszka chyba taka jest, że się nie będzie przybierać. Tak wymierzyłeś te proporcje, że ja nie wiem. Dobrze, że tyle zjadłeś po drodze, to przynajmniej nic nie wystaje. No to aż cud, co? Że tak wzięliśmy. A tyle. Ciach, a tu taka foremeczka piękna, wypełniona po brzegi. Dobra, myślę, że to już. Dajcie znać, jak to wygląda w kamerze z drugiej strony. Ale mi się wydaje, że perfekcyjnie. Wydaje mi się, że perfekcyjnie nagrane to tam. Chodź, zobaczymy, czy to nagrzane, czy nie nagrzane. Nagrzane bym patrzyła wcześniej. No, godzina została. Tak wysoko dajemy? No bo tak. Czy troszkę niżej może?
Nie, no na środku to jest, uważaj. No ale to jest góra, dół, na środku. Najpierw raz niżej. No dobra. Jak się będzie przypalać, to szybciej wyciągniemy. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy powinno być niżej, czy tak jak jest ok. Kurde, boję się, że to się może trochę zjarać, ale trzeba będzie obserwować. No powiedz, jak ci smakuje. Jak ci pasztecik smakuje? Nie znam takich słów, żeby to opisać. Jo, ki pyszny pasztecik wyszedł. Mega, naprawdę. Tutaj po bokach jest taki troszeczkę ciemniejszy, bo się przyjarał troszeczkę. No, nie, to nie jest przyjarane. No. Właśnie czekaj, bo tu też światło jest, już ciemno jest, zobaczcie. Czekajcie, tutaj tylko to takie z kraju wezmę. A tutaj to jest normalnie taki... No dobra, to jest taki pasztet, że tego nawet w książkach nawet takiego dobrego nie ma. Jaki wyszedł pasztet po prostu. On jeszcze teraz jest za ciepły, bo na pewno w lodówce jeszcze zesztywnieje, co nie? Ale normalnie smakuje... Mega. Jak najdroższe, najlepsze pasztety na świecie. A żaden nie smakuje tak dobrze jak ten. Ale naprawdę nie żartuję. Normalnie na świeżą kanapeczkę, jeszcze teraz taki cieplutki, byłby idealny, ale... Przyprawiony idealnie. No, taki nawet mocno przyprawiony, znaczy mocno słony, ale jest naprawdę przepyszny pasztet. Ej, bo ten pasztet miał być na jutro, a my dzisiaj go zjemy? Nie wiem, ale jest tak smaczny. Mega. Ani nie jest za suchy. To moje. Ani, nie, tylko tak chodzi o to mi, że nie jest za suchy, nie jest za mokry. No jest po prostu idealna konsystencja. Teraz jest ciemno, to takie kolory wydają się tutaj takie trochę dziwne. Czekajcie, może przyświecę trochę, by było jaśniej. Bo on ma normalnie kolory idealne, ten pasztet. Tylko właśnie jest ciemno, zobaczcie. Ema, może spróbujesz trochę? Nie, nie chcę. Ale pasztecik, no normalnie lustro. Mucha nie siada do tego pasztetu. Możemy otwierać restaurację Dorka. Pasztet będzie jako danie główne. Danie popisowe. No, danie popisowe to pasztet. Zapraszamy do Tajlandii na pasztet. Mistrzostwa. Said I'm not worthy of your love. Well, this is definitely goodbye.